Program Rolnik szuka Żony nieustannie cieszy się dużą popularnością wśród widzów, będąc platformą nie tylko rozrywkową, ale i umożliwiającą uczestnikom znalezienie życiowego partnera. W nadchodzącej, już 11 edycji, widzowie mieli okazję zapoznać się z kandydatami już w tak zwanym Wielkanocnym odcinku zerowym. To właśnie w nim potencjalni uczestnicy mieli szansę zaprezentować swoje wizytówki. Co stanowiło pierwszy krok do dalszych etapów programu? Marta Manowska, która od lat jest twarzą tego show, niebawem sprawdzi, jak uczestnicy radzą sobie w budowaniu i pielęgnowaniu relacji z dobranymi partnerami. Jej rola jako prowadzącej i jednocześnie wsparcia dla uczestników jest nieoceniona, szczególnie w kontekście emocji, które towarzyszą temu procesowi. Choć program z założenia ma pomagać w znalezieniu miłości, nie zawsze kończy się happy endem. Niemniej jednak, wiele par, takich jak Agnieszka i Robert Filowscy z drugiej edycji czy Małgorzata i Paweł Borysewiczowie z czwartego sezonu, potwierdza, że rolnik szuka żony może być początkiem pięknej wspólnej drogi. Nowa, jedenasta edycja programu Rolnik Szuka żony już niebawem powróci na antenę, przynosząc kolejną porcję emocji związanych z poszukiwaniem miłości przez rolników i rolniczki z różnych zakątków Polski. Mimo pozytywnych opinii widzów, ostatecznie nie przeszli do głównego etapu programu, to producenci wybrali inną grupę uczestników, którzy będą mieli szansę na znalezienie partnera czy partnerki. W skład nowej piątki wchodzą. Wiktoria 23 lata, Rafał 32 lata, Marcin 37 lat, Sebastian 44 lata oraz Agata 57 lat. Każdy z nich, mimo różnic wiekowych i życiowych doświadczeń, podziela wspólne pragnienie znalezienia osoby, z którą mogliby dzielić codzienne troski i radości życia na wsi. Premiera nowego sezonu Rolnik szuka żony zaplanowana została na niedzielę 15 września. O godzinie 21 i 20 setnych. Oczekiwanie na start programu jest wyraźnie odczuwalne w mediach społecznościowych, gdzie widzowie już teraz dzielą się swoimi przemyśleniami i typują. Kto z uczestników może najbardziej ich zaskoczyć? Humorystyczne komentarze, jak ten od internauty, który napisał, 80 mojego typowania co do finalnej piątki się sprawdziło. Obstawiałem Kristofa i tylko tutaj się pomyliłem. Fajnie, że jedna rolniczka i rolnik jest, za których będę trzymał kciuki, świadczą o niecierpliwości i zaangażowaniu fanów programu. Bez wątpienia każdy z uczestników przyniesie do programu swoją unikalną historię i charakter, co sprawi, że najnowsza edycja rolnik szukażony będzie pełna wzruszeń, niespodzianek i, miejmy nadzieję, szczęśliwych zakończeń.